No cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj będzie filmik, który już wcześniej zapowiadałem, a mianowicie będę mierzył wysokość wszystkich kann, żebyście wiedzieli, w którym rzędzie i jak te kanny sadzić. Ponieważ no, jest tutaj dość spory gąszcz, poproszę moją żonę, żeby nagrywała dalej film, a ja wejdę w ten gąszcz kannowy ze specjalnie przygotowanym urządzeniem. Będę mierzył i od razu będę podawał wymiary do końca kwiatu, czyli do szczytu kwiatu, i do najwyższego liścia, bo to czasami jest spora różnica. Wtedy będziecie mogli sobie zaplanować rozsady kan na rabatach, co w pierwszym rzędzie, co w drugiej, co w drugim, co jest najniższe. Także zabieramy się do pomiarów. No dobrze. Widać mnie, słychać? Halo, halo. No coś tam widać. Dobrze, więc tak, kanna Wolfsong ma 1,90 m do końca kwiatu, 1,80 m do końca liścia, czyli do ostatniego szczytowego liścia. Tak to wygląda. Teraz zdecydowanie najwyższa kanna ma 2,10 m tutaj. 2,100 m do końca liścia 180. Przechodzimy dalej. Teraz kanna Kleopatra, 190 cm, no chyba w tym roku mam rekord Kleopatry, większej jeszcze nie miałem, 190 do szczytu kwiatu, natomiast do szczytu liścia tylko 160, tu jest spora różnica. Kolejna kanna to jest kanna Calimero 170 cm, do szczytu liścia 160. Tropicana Black lub General Eisenhower 170 cm do szczytu liścia 160 cm. No teraz będą już mniejsze. Kanna Amber, zaraz niech odliczę, 130 cm ma do końca liścia i do szczytu kwiatu. 130 cm. Teraz będziemy szli do drugiego rzędu. Urządzenie mi bardzo przydatne, pomaga. Czyli tak, 160 cm ma kanna Prezydent, 160, powiedzmy do szczytu liścia 130. Kanna Marshmallow ma 140 cm do szczytu liścia 130. No i teraz kanna Betany ma 185 cm. Chyba też rekord pobiłem. Do tej pory jeszcze nie miałem wyższej, więc u mnie urosła w tej chwili najwyższa. 150 cm do szczytu liścia. I zaraz obok rośnie kanna Caprice. Kanna Caprice ma 175 cm do szczytu liścia 170. Czyli tu jest niewielka różnica. Durban, też chyba Durbana większego jeszcze nie miałem, jednak obornik podsypany w tym roku zadziałał. Durban ma ponad 190 cm, 192, do szczytu liścia 160, prawie 170 cm. I ostatnia w tym rzędzie to jest kanna Black Knight. Black Knight ma do szczytu liścia w tej chwili ma 170, a najwyższy kwiat ma 160, ale kwiat jeszcze będzie wyższy, bo właśnie tutaj wychodzi, czyli on przebije tego liścia, z którego wychodzi na pewno. No ale na chwilę obecną jest to 170 cm do liścia, 160 szczyt kwiatu. Kanna Red Tygrys, Red Tiger, 140 cm, szczyt kwiatu i szczyt liścia jest mniej więcej taki sam. Przepraszam, 150 cm. Źle spojrzałem. 150 cm. 150 cm. Teraz tak. Kanna Golden Orb. 140 cm do szczytu kwiatu. No powiedzmy 120 do szczytu liścia. Obok mamy Yellow Tiger. Yellow Tiger też u mnie w tym roku pięknie urósł. Tu jest 170, czyli 168 cm wysokości do szczytu kwiatu. No i szczyt liścia
prawie 160 cm. Królowa Charlotte 140 cm, jest to troszkę niższa kana, 140 cm do szczytu kwiatu. Szczyt liścia jest 10 cm poniżej, czyli 130 cm. Podobna sytuacja z Polish Lady, bardzo podobna wzrostem. Polish Lady ma 135 cm i 130 do szczytu liścia, to jest liść najwyższy. Ten kwiat pewnie wyjdzie troszkę powyżej jeszcze, no ale generalnie mierzę na stan dzisiejszy, na chwilę obecną. No i tutaj mamy moją królową, którą aż zmierzę z ciekawości. Jest to kanna malutka, jedna z takich krasnali. W tej chwili ma 75 cm do szczytu liścia, a do szczytu kwiatu, do pąku, który rozwija, ma 60 cm. W tamtym roku zakwitła dopiero na koniec września. W tym roku miejmy nadzieję, że otworzy ten kwiat jeszcze w sierpniu. Zostało jeszcze kilka dni. Wierzę w to, że w sierpniu jeszcze zdąży. Niestety mimo urody tej kanny jest kanną trudną, bardzo późno kwitnącą, ciężko zimującą. No same problemy generalnie, ale jest śliczna, więc warto ją mieć. Dobrze, przechodzimy do kolejnych gatunków. Kanna Princess V. 135 cm do szczytu kwiatu. To jest też jedna z niższych kan. 120, no 110 do szczytu liścia. Około 110 do szczytu liścia. Kanna Pretoria i ta kanna może być pomiarem niedokładny, ponieważ Pretoria jest zazwyczaj troszkę wyższa. Szczyt kwiatu to jest 1,40 m w tej chwili, 1,35 m powiedzmy. A szczyt liścia to będzie jakieś 80 cm, wróci jakieś około metra. Ale ta kanna u mnie słabo rośnie, więc jest szansa, że w tym roku ten rozmiar nie jest adekwatny do rzeczywistości. Kanna Bella. 160 do końca kwiatu. Dobrze powiedziałem, 145, 150, tutaj jest liść. 150 do końca liścia. Kanna Tornado, no zdecydowanie mniejsza od siostrzanej kanny, czyli Wolfsong. 140 ma do szczytu kwiatu, do szczytu 120 do szczytu liścia, 130 do szczytu liścia. Tu jest szczyt liścia, jest około 130 cm. Dobrze, idziemy do kolejnych. Teraz mamy kannę, która osiągnęła Stripped Beauty, to jest kanna. Osiągnęła bez mała 180 cm. Tu jest 180, ona ma gdzieś 178. Do szczytu liścia 165. Obok zaraz Rosemont Cole. No Rosemont Cole ma tutaj najwyższy kwiat, to jest 150 cm, szczyt liścia no jakieś 130 cm, około 130. Biały Tygrys to też jest malutka kanna, ona nie rośnie zbyt wielka, ale muszę ją zmierzyć miarką, ponieważ na przyrządzie zaznaczyłem sobie tylko dłuższe, większe wysokości. Do szczytu kwiatu i to jest tożsama wysokość ze szczytem liścia, nawet liście są troszeczkę większe, powiedzmy około metra, maksymalnie około metra. Kanna Bejewelet, to jest moja nowa kanna, mój nowy nabytek, 170 cm i wysokość liścia bez mała też 170 cm, 160 kilka cm. Kanna Rosalinda. Rosalinda, no powiedzmy 135 cm, najniższy poziom oznaczony przeze mnie na miarce to jest 140, więc ona będzie miała 135, no i dobre 15-20 cm, około metra wysokość liścia, czyli też jedna z kan niższych. Kanna Ermine, to jest kanna biała, mój nowy nabytek, no szczyt liścia będzie miała na 130 prawie, 125, najwyższy kwiat, a tutaj może pąki zmierzę. To jest, przepraszam, szczyt liścia będzie miała, tu jest 180, to jest 160 cm w tej chwili, 160 kwiaty na 150, ale myślę, że ona ma potencjał, ona powinna być jeszcze troszeczkę wyższa. No i teraz nie wiem, czy nie braknie mi miarki, nie brakuje miarki, ale zaraz muszę domierzyć ten kawałeczek. To jest kanna Indica Purpurea. Na 2,20 skończyła mi się miarka.
a ona prawie sięga do tego sęka. Muszę domierzyć ten kawałeczek. O, przepraszam bardzo. Zaraz domierzymy ten kawałeczek. Dwa 20 i 30, 2,5 metra. No jak dotąd to najwyższa panna, ale też to cały jurek właśnie rośnie taka ogromna. No i przejdźmy teraz do ostatnim. 2,5 metra. Tutaj jest jeszcze dyrwa, jeszcze jednak łopata, troszeczkę niższe niż to, które mierzyłem, ale nie będę mierzył. No i moja zdecydowanie najwyższa panna to jest panna Musaefolia grande. Prawie sięga do końca kilka. Brakuje tam, dosłownie brakuje kilkowi 5 cm. Więc zaraz to przemierzymy. Dotąd jest 2,20 plus 60, 2,80. 2,80 i no, liść jest poniżej kwiatu, dosłownie 20 cm, czyli też rośnie na 2,60. W tym roku panna Musaefolia grande też chyba jest największa. Przez kilka lat, które ją uprawiam, zawsze była duża, ale nigdy aż tak jak w tym roku. Rzeczywiście warunki jej sprzyjają i osiągnęła rewelacyjny rozmiar w tym roku. No dobrze, to w takim układzie, kochani, na tyle byłoby dzisiaj. Macie rozmiary podane, możecie planować rabaty i nasadzenia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.